Nie ma co się chwalić tym, że się występowało w Sosnowcu, co? No. Wiecie, co mi kumpel napisał na wydarzeniu z Facebooka, jak zobaczył, że występuje w Sosnowcu? Jakie miasto, taka gwiazda. Ja tak często ostatnio występowałem w Sosnowcu, że nawet mnie zaprosili na roast Sosnowca. Wyobrażacie to sobie? Roast Sosnowca? Przecież roast Sosnowca to takie trochę kopanie leżącego, co? No bo tak, Sosnowiec, nie? Nie przyznaje się do nich cała Śląsk. Naśmiewa się z nich cała Polska. Najbardziej znanymi osobami z Sosnowca są tak. Gierek, Trypson i Mama Madzi. No kurwa, jak bardziej można im przyjebać? Dlatego ja znalazłem coś dobrego w Sosnowcu, naprawdę jest taka jedna rzecz, bo nie wiem, czy wiecie, ale w Sosnowcu HBO chciało kręcić serial. Czarnobyl. Ale scenarzyści przyjechali, powiedzieli, za dużo rozpierdol, chcielibyśmy mieć chociaż kilka zdjęć sprzed wybuchu. Na roście Sosnowca był też prezydent Sosnowca. O! Moim zdaniem Sosnowiec nie potrzebuje prezydenta, a bardziej kuratora. A powiem wam, że tak dobrze się czuję tutaj, występując teraz, wracając tu po latach, bo ja tutaj studiowałem na AGH, na miasteczku studenckim. No, to też... Oj, przypominają mi się te studenckie lata. Czekajcie, to było ile? 4 lata temu? Czekajcie, teraz mam 26, czyli... Nie rozumiem tych śmiechów. Dobrze, szczerze wam powiem, to jest mój jedyny kompleks, że wyglądam na dużo więcej lat niż mam. Według was na ile lat wyglądam? 60? Ochrona! Postanowiłem kiedyś sprawdzić to, czy rzeczywiście tak staro wyglądam. I z moim przyjacielem na imprezie, mój przyjaciel wtedy miał 40 lat, ja wtedy miałem 30. Podeszliśmy do totalnie obcej dziewczyny, i pytamy jej, który z nas jest starszy? Czy tak staro wyglądam? A dziewczyna patrzy na mnie, na niego, jeszcze się musi zastanawiać. Ja mówię, hello, między nami jest 10 lat różnicy. A ona, bez kitu, masz 50? Przypomina mi się ten czas studiów, aj, to były czasy. A, trochę się przesadzało z imprezami. Ale z drugiej strony, żyjemy w Polsce. Każdy z nas, jak tutaj siedzimy, ma kogoś w rodzinie, albo wśród znajomych, kogoś, kto przesadza z alkoholem albo z imprezami, co? No, nie? Powiem więcej, jeżeli teraz ktoś z was siedzi i zastanawia się, kto u mnie w rodzinie najwięcej pije, kto wśród moich znajomych najwięcej imprezuje i nie możecie znaleźć, znaczy, że to kurwa ty jesteś tą czarną owcą. Ja wiem, że u mnie w rodzinie to ja jestem tą czarną owcą. Pamiętam, jak miałem 18 lat. Dostaliśmy z kumplami dowód osobisty. Wydawało nam się, że jesteśmy bogami! Bo możemy kupić wódkę na legalu. Oczywiście 18, jak skończyłem, no najgorsza historia w moim życiu, aż mi wstyd to opowiadać. No traumatyczne przeżycie, budzę się rano po takiej imprezie, na kacu, na golasa, obrzygany, no nie, okropne. Myślę, Marcin, jesteś dorosły, masz 18 lat, to już się więcej nie powtórzy, masz nauczkę na całe życie. Następna 18. Przygotowałem się. Na krzesełku koło łóżka przygotowałem sobie piżamę. Żeby, wiecie, tylko hops w piżamę i hops do łóżka. Na wszelki wypadek, jakby mnie suszyło, przygotowałem sobie też wodę. Mimo wszystko, bo jestem przezorny, na samym dole reklamówka. Budzę się po 18. Narzegany do piżamy, ja w reklamówce. Dlatego teraz mój ojciec wraz z wujkami i z sąsiadami nie piją na legalu. Przeszli z piciem do konspiracji. A? Założyli nawet tajną grupę do picia, która nazywa się G8. I nawet nie mają pojęcia o tym, że na ich tropie jest tajna grupa CIA. Czyli ciocia Celinka, Irena i Adelaida. Mają nawet swój tajny kod. Ojciec mnie kiedyś woła. Marcin, chodź tutaj. Co jest, tato? Marcin? Pójdziesz do wujka i powiesz mu, że Reksio wychodzi na żer. Co? Reksio wychodzi na żer. Okej.
No idę do wujka. Wujek, tata kazał przekazać, że Reksio wychodzi na żer. Ciii, Marcin, powiedz tacie, że jastrząb teraz nie może, bo obserwuje go anakonda. Okej. Idę do taty. Tato, jastrząb nie może, bo obserwuje go anakonda. Dobrze, to pójdziesz i powiesz mu, że Reksio i Szynszyl czekają już w G8. A ty, Marcin... Jaki Marcin, tygrysie? Dobra, tygrysie, pójdziesz z nami i będziesz stał na czatach. Jak zobaczysz anakondę, to wtedy zrobisz suwę. Okej, nie? Stoję na tych czatach pod G8, czyli garażem Gienka numer 8. Idzie! Dzień dobry, ciocio Anakondo, Adelaido, ale nie zdążyłem, ciotka wpada do garażu, puu! Mam was, pijecie wódkę, czwórka mam ich, suspect is captured, do you copy? Need backup, need backup. Matka wpada przez okno, puu! Put the wódka on the ground! Irena, Irena, to nie tak! My tylko wódką czyściliśmy silnik do kosiarki! Gienek, kurwa, nie podrążaj nas. Ty nie masz kosiarki, ty mieszkasz na bloku. Panowie, dlatego z ukrywaniem się picia najlepiej zrobić jak mój dziadek. Najebany non-stop, babcia nigdy nie poznała, bo nawet nie miała porównania. Ja mam taką rodzinę, miałem 7-8 lat, impreza rodzinna, zastawione stoły. Podchodzę koło talerzyka mojego ojca, sięgam po wodę mineralną, piję i tym sposobem pierwszy raz napiłem się wódki na własnej komunii świętej. Co ze mnie wyrośnie, jak ja tak szybko zacząłem pić wódkę? Podobno ten najgorszy, 5. stopień alkoholizmu to picie perfum. Trudno, będę chodził na imprezy do Rossmana. Dzień dobry, przez setkę Hugo Bossa i na przepojkę przepita. Jak się u was mówi, przepojka, przepita? Popychacz? To nieźle. Chociaż też byłem kiedyś na takiej imprezie, że się mówiło na to piwo. I na popychacz poproszę fa w kulce. Ale cóż się dziwić, u nas w Polsce alkohol jest rozwiązaniem na każdy problem. Masz zły humor, napij się, na kaca, wiadomo, czym się strułeś, tym się lecz. Jak jesteś przeziębiony, no to wiadomo, grzaniec z miodem. Na ból gardła, wódka z pieprzem. Na żołądek, żołądkowa. Na zatoki, i tu wyjątek, bo nacieranie, ale i tak spirytusem. Chociaż powiem wam, że mam takiego kumpla, który naprawdę bardzo dużo nie imprezował, ale nie pije już od 3 lat. Bo nie żyje od 2. Czasami po występach ludzie podchodzą do mnie i pytają przy barze: Marcin, napijesz się z nami wódki? No ja czasami nie mogę się napić, bo przyjechałem autem. I ludzie tego nie rozumieją. To nie jest dla nich argument. Ja mówię, nie mogę, bo przyjechałem autem. Dobra to. Weźmiesz taksówkę. Wy człowieku, ale my jesteśmy w Gdańsku, a ja mieszkam w Rybniku. To pojedziesz bocznymi. Ale czasami mówię też zgodnie z prawdą. Mówię, że nie piję wódki, bo choruję na cukrzycę typu pierwszego. Aha, aha, aha. Dla Marcina żołądkowa gorzka. Dlatego zawsze mówię tak, jak ktoś się chce napić ze mną wódki, mówię, nie stary, dzięki, nie piję wódki, bo po wódce lubię eksperymentować z seksem. A ludzie mówią, stary, nic takiego, ja też tak mam. No, stary, niby nic takiego, ale później każda wizyta u weterynarza 150 zł. Dobrze, Marcin, to ty lepiej nie pij. A robię tak dlatego, bo w Polsce jest takie przeświadczenie, że kto nie pije, ten pewnie podpierdala. Raz kiedyś jesteśmy z kumplem w takim małym klubie na występie. Ja już wystąpiłem, siedzę z tyłu, oglądam występ mojego kumpla, podchodzi do mnie koleś i tej, chodź, chodź, chodź. Ja mówię, co się stało? Nie tutaj, nie tutaj. Dobra, wychodzę z nim przed klub, a koleś do mnie, masz sprzedać amfetaminę? Wy co? Nie mam. A twój kolega, który występuje?
Ja mówię, on też nie ma. A pierdolisz, występujecie i nie bierzecie, co? Ja teraz muszę się oszczędzać, bo naprawdę zachorowałem na cukrzycę typu pierwszego. I pierwszy tekst do stand-upu o cukrzycy napisał mi mój lekarz. Lekarz tak patrzy, wyniki badań, poziom cukru we krwi. Ewidentnie cukrzyca typu pierwszego. A czym się pan zajmuje? Ja mówię, stand-up i kabaret. No coś pan dzisiaj nie ma humoru. Kiedyś idziemy na imprezę z paroma kumplami i był jeden koleś, który mnie totalnie nie zna. Ja mówię, wiesz co kolego, wyglądasz na poziomeczka, nie? Idziemy na imprezkę, pobawimy się dzisiaj. Przypierdolisz sobie coś ze mną? On tak patrzy, o co mi chodzi, a ja wyciągam insulinę, strzykawkę i mówię, ja pierwszy. Wbijam sobie lekarstwo i do niego. Teraz ty, on, co ty robisz? Człowieku, to są kamery, co ty robisz? Człowieku, Michał, powiedz, że on żartuje. Mówię, kolego, spokojnie, żartowałem, to lekarstwo, insulina. Heroinę mam w drugiej kieszeni. Byłem ostatnio na wizycie kontrolnej u mojego diabetologa, czyli lekarza od cukrzycy, a on do mnie, ma pan też Hashimoto? Nie. Suzuki Swift. I naprawdę mam jakieś Hashimoto. Co to w ogóle jest? Bo to brzmi gorzej niż Hiroshima i Nagasaki. I naprawdę mam jakieś Hashimoto. I pytam, co ja teraz muszę z tym zrobić? Musi pan iść do jakiegoś dobrego endokrynologa. Dobrze, zna pan jakiegoś dobrego endokrynologa? Ja jestem endokrynologiem. A ja, ale dobrze, to teraz mi pan pewnie wypisze lekarstwo na tego całego Japończyka i z głowy. Musi pan przyjść jeszcze raz do mnie prywatnie. I czujecie? Do tego samego lekarza muszę przyjść jeszcze raz, zapłacić 150 zł. Dzień dobry, teraz jestem endokrynologiem. W czym mogę pomóc? 150 zł. Dzień dobry. Z tej strony diabetolog. O co chodzi? 150 zł. Endokrynolog. Co tam? Ale z drugiej strony ja studiowałem 8 lat. Mega imprezowałem. Nie byłem pilnym studentem, a taki student medycyny, dwóch kierunków, kiedy ja imprezowałem w sobotę wieczorem, on pewnie siedział gdzieś w książkach. Ach, ja dzisiaj nie pójdę na imprezę. Ja dzisiaj nic nie poruszam, ale skończę te studia, to ja będę dymał innych. Ja mam 34 lata, mam tak, cukrzycę typu pierwszego, Hashimoto. Na lewym oku mam wadę wzroku, która ma tylko jedna osoba na 10 tysięcy, stożek rogówki. Ja przez to wszystko, to w mojej rodzinie teraz najwięcej tematów do rozmów mam z moją 87-letnią babcią. Wnusiu, wczoraj cukier podskoczył mi do 130. Babcia cię niesie, a teraz mam 300. A nie jest tak prosto i tak dobrze chorować w Polsce. Wiecie, jak wygląda nasza polska służba zdrowia, żeby dostać się do lekarza, na przykład do dentysty. Jeżeli chcesz iść do dentysty, to musisz skłamać, że jesteś z bólem. Dzień dobry, chciałem się zarejestrować do dentysty, jestem z bólem. Co? Z bólem? Z bólów nie przyjmujemy, do widzenia. Już teraz jest tak, że plomby na kasy chorych rozmywają się w usta jak kurwa tiktaki. A niedługo pewnie będzie tak, że jak ktoś pracuje na pół etatu, to karetka go zawiezie do połowy drogi. No co? Nóżki ma pan zdrowe, to tylko zawał. A chcielibyście usłyszeć historię o tym, jak byłem we Lwowie, w Ukrainie, gdzie jest mega tani alkohol? Ja też, bo kurwa niewiele pamiętam. Na co dzień nie piję wódki. Chciałem spróbować tej prawdziwej, ukraińskiej wódki. Za 10 zł zamówiłem sobie jeden kieliszeczek. A tu barmanka za te 10 zł przynosi mi chlas. Całą butelkę. A ja mówię, dobra, zapłaciłem tak mało, dam wyższy napiwek. No i dałem w przeliczeniu na 100 hrywien, to jest jakieś, nie wiem, 16-17 zł. A barmanka mnie pyta, czy to jest napiwek, czy ja się jej oświadczam. Bo jeżeli się oświadczam, to ona nie ma jak wydać. Później w takim klubie techno podchodzę do przepięknej Ukrainki, mówię, że mi się tutaj podoba słowiańska uroda, że Ukraina jest cudowna, że Polacy, Ukraińcy, dwa bratanki, a ona prosto z mostu. Jack Daniels z kolą. Okej, idę po tego Jacka Danielsa, no to już zapłaciłem trochę więcej. Na Polskę jakieś, nie wiem, 25, 6 zł. I za te 25 zł barman mi przynosi pół litra Jacka Danielsa i dwulitrową kolę. Kurwa, ta Ukraina mnie zabije. My z kumplami to mieliśmy tak dość alkoholu, że na granicy celnik nie chciał nam uwierzyć, że nie mamy nic do oslenia.
Mówię, nie mamy nic alkoholu, ani papierosów, naprawdę, przysięgam. No nie mamy alkoholu. Dobra, może trochę we krwi. Zapytałem też Ukraińców, czy mają stand-upy. Mówię, nie, nie mają za bardzo, mają takie coś w stylu kabaretów śpiewających, takie rzeczy. I jeden Ukraińc, że może mi opowiedzieć dowcie. Ja mówię, dobra, dajesz. I mówi tak, u nas w Ukrainie, w Czarnobylu nie można hodować teraz warzyw, owoców. W Czarnobylu hoduje się tylko tytoń. Ja pytam, dlaczego? Bo później na paczce papierosów jest napis Ministerstwo Zdrowia ostrzega po raz ostatni. Powiem wam, uwielbiam Ukrainę. Ja się tam czuję jak Angol w Polsce, nie? Ukrainki mega mi się podobają, tylko one też patrzą na mnie trochę innym wzrokiem. One tak patrzą tak na mnie, tak zerkają, obserwują i tak... krasewy. Taki mój polski paszport. Przetasowałabym go jak pieczątkę pobytu. Dawaj, 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 dawaj. Mam też super kumpla z Ukrainy, który się nazywa Witalij Witylienko. Naprawdę, tak się nazywa, Witalij Witylienko. Jedziemy z Witalim na mój występ do Tarnowa, a Witalij mi pyta, Marcin, a ile to się jedzie do Tarnowa? A ja mówię, jest godzina drogi. A pieszo? Nie wiem, Witalij, nigdy nie szedłem na pieszo z Krakowa do Tarnowa. A konno? No nie wiem. Marcin, co robimy? Mówię, zatankujemy tylko auto, jedziemy dalej. To co, Marcin? Tankujemy maszynę i jedziemy. Mówię, tak, jedziemy. To dawaj, 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 dawaj. Najlepiej, jak się wieczorem wystroju na imprezę. Mówię, Witalij, co to ma być? Dres z trzema paskami i świecące lakierki? Cóż to, wygodę i elegancko. Marcynek działa, krysywe dziewuszki, wypuścił w stronę dziewczyn, pantofle przodem. Ja mówię, Witalij, poczekaj, to dobra, to ja pójdę, zagadam, ty dołączysz. I podchodzę do dziewczyn i mówię, hello dziewczyny, czy moglibyśmy z kolegą podejść i trochę pogadać z wami? Dosiąść się na moment? A dziewczyny, nie! A ja mówię, nie, spokojnie, nic z wami nie zrobimy, tylko chcę na chwilkę usiąść z wami, poznać się, pogadać i lecimy dalej na parkiet. A dziewczyny, nie! I wtedy wpada Witalij, bo co? Bo jesteśmy Ukraińcami. A później na parkiecie, jakby w niego piorun strzelił, jak usłyszał tą ruską piosenkę. Wy ste krzyły, pierysto i uwierzacie, cukie na minimum, że tu nie mieszacie. Ja czasami jak patrzę na niego, to mi się wydaje, jakbym oglądał samych swoich w kolorze. I to w 3D. A nawet w 4D, bo ma kawałek ukruszonej jedynki, czasami jak mówi, to pluje. A jak mu pokazałem samych swoich, to mi powiedział... Marcin, ale co to śmiesznego w tym? Normalne dwie rodziny. Toż to ja i mój szwagier. Marcin, ty sam śmiejesz się ze samy swoich, a ty sam majesz w bloku dwa koty, a w całym bloku ani jednej myszy. Tyś to jest komediant. Marcin Zbigniew Wojciech. Trzy imiona, pierdoli nazwisko. Marcin Zbigniew Wójciech. Trzy imiona, bo po każdym z ojców jedno. Ale najlepiej, jak mi opowiadał, jak był pierwszy dzień w Polsce i pierwszy raz widział w życiu elektryczną hulajnogę. Swoją drogą, po ukraińsku elektryczna hulajnoga to jest elektryczny chujnóg. Marcin, ja wracam z party, pijany, jest piąta rano. Patrz, a tu za rogu wyjeżdża wielki, ogromny chłop na hulajnodze, jedzie w moją stronę pod górkę bez odpychania nogą. Toż to ja myślał, że to pewnie święty Peter po mnie na bramkę jedzie. Ja sobie wtedy powiedział, Witalij, ty już nigdy więcej wódki, ty już nigdy więcej wódki do zapijania spirytusu. A jako ma zajebistą ekipę ziomeczków, kiedyś wpadam do nich na imprezę i mówię, chłopaki, nie macie może piwa bez alkoholu, bo przyjechałem autem, a oni, a piwo bez alkoholu, komediant, 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 komediant. Nie, chłopaki, na serio przyjechałem autem, nie macie piwa bez alkoholu, to już było, następny dowcip, następny.
Marcin, my teraz pracujemy tu u was w Polsce, ale później wrócimy na Ukrainę, wymienimy złotówki na hrywny, będzie żył jak król, wiesz, tak rozumiem, ja pierista. Ja teraz pracuję w Polsce w sklepie z ekskluzywnymi produktami. W krokodylu. W jaszczurce. W żabce. Tylko niektórzy w Polsce się dziwić, jak to ja w Italii potrafię pracować od rana do wieczora, później wieczorami brać czasami fuchy, a przez weekendy jeździć Uberem. Jak ty się dziwisz w Polsce, to ty zapytaj każdego swojego kolegę Polaka w Anglii. Dziękuję wam bardzo. Wystąpił dla was Marcin Zbigniew Wojciech. Marcin Zbigniew Wojciech. Subskrybuj jego kanał.